początku gmina Grałtowice wspiera ten klub. Już od momentu miejsca, to znaczy gmina przeznaczyła im salę gimnastyczną. Ta sala była w takim stanie, że trochę niestety wymagała pracy, ale to już Garda Grałtowice doprowadziła ją do stanu używalności i do dzisiaj ją użytkuje. I to procentuje absolutnie, bo naprawdę jest to taki typowy ośrodek pod sport pięściarski, gdzie powierzchnia jest na tyle, powiedzmy, obszerna, że większa to już by może szkodziła. Natomiast sam pot, który tam został przelany, można by chyba na hektolitry, prawda, mierzyć. Dokładnie, ale to jest też kwintesencja boksu. Pot, krew. Dokładnie. I ból. No, bólu było dużo. Sukcesu bez bólu się nie da zrobić, absolutnie. W życiu osobistym, prywatnym, no, sukces wymaga bólu. Ale ten ból jest o wiele lżej znoszony, gdy ten sukces przychodzi. No tak, i dlatego, tak jak wspomniałem, Garda ma wsparcie ze strony gminy Grałtowice. Jest to no, nie tylko nasz obowiązek, ale również zaszczyt wspierania. I przyjemność. I przyjemność wspierania. Mając takich ludzi oczywiście. No zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o kwestię młodzieży, bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi